za to dostanę. Jak na moje oko, to z 5 lat. Zośka, lecę śmieci wyrzucić i do sklepu skoczę. Chcesz coś? Ze sklepu? Nie, kurwa, ze śmietnika. Szwagier, tu do ciebie jakiś down. Sam? Nie, z zespołem. To ja się pytam, co tam chciałeś ze sklepu. A, kup chleb. A jak są jajka, to będzie 10. Dobra. Szwagier, są jajka? Są. To daj 10 chlebów. Antek, a może reklamówkę chcesz? A po ile liczysz? 25 groszy. Chuj, tam doniosę. Mara. Moja znów na mnie się obraziła i powiedziała, że nie będzie się do mnie odzywać przez miesiąc. Przechlapane. No przechlapane. Dzisiaj mija ostatni dzień. Święto na telefon? Co macie w ofercie? Aha. Mhm. W takim razie poproszę 3 śnieżynki i 2 litry wódki. Zobacz, jak piwo stoi w odpowiednich warunkach, to może stać i stać. Ja tam nie wiem, u mnie piwo to dnia nie postoi. Będzie wyglądał tak pięknie jak ty dzisiejszego dnia. Dzisiejszego dnia? To niby na co dzień brzydko wyglądam? Oj babciu, widzę, że dla dziadka to do końca życia zakupów starczy. Panoczku, dziadek to ma taki apetyt, że nie wiem czy do jutra starczy. O jebany. A Zośka do mnie, Antek, włóż od tyłu. Ja tak myślę, włóż od tyłu? Toż to żółw! Dzień dobry. Dzień dobry. Czy mogę pomóc? Mogłaby pani tą złotą marynarkę zdjąć z wystawy? Tak, oczywiście. Proszę bardzo. Dziękuję. Kłódka? No, na promocji była. Za pół ceny wziąłem. Ty, a gdzie klucz? Nie ma. Jak to nie ma? No normalnie nie ma. Temu i pół ceny. Ptaszki powystraszał. Jakie ptaszki? A obok na drzewie stały. A nie siedziały? Ptaki nie siedzą, tylko stoją. Jakby siedziały, to dla nich by nóżki dędały. Z kobietami myślisz, jak je zaliczyć, a z facetami, jak z nimi się napić. W sumie to tak jak każdy zdrowy facet. A ty gdzie lecisz? Do lekarza. Wzięłabym jeszcze z 5 kilo ziemniaków, ale boję się, że nie doniosę. Spokojnie, panie. Ja tak zważę, że pani na pewno doniesie. A tak w zasadzie mógłbyś przestać pić. W zasadzie mógłbym, ale ja do zasad się nie stosuję. Pojebało ci szwagier? Tobie chałupa się pali, a ty kiełbaski smażysz? To weź sok zbożowy, tylko bez miąższu. Co? Co, co? Flachę weź, a najlepiej parę. Spoko, a parę to znaczy ile? Parę to znaczy 5. Kiedyś to było. Pamiętam wódkę krakowską, albo piwo herbowe. To były czasy. Też pamiętam herbowe. Pamiętasz herbowe? A magnata? Też pamiętam. To też musiałeś mieć zajebiste dzieciństwo. No. Siema, szwagier. A co ty tu kurwa robisz? Pijesz? Szwagier, środa, 9 rano, post. Pijesz? No kurwa, jasne, że piję. 2 razy nie musisz pytać. Daj zadzwonić. Masz? Po pijaku cały utarg gdzieś schowałem. I nie pamiętam gdzie. Tylko coś mi świtało, że na wysokości wzroku. Wszystko przeszukałem i nic. Niech zgadnę. Do znicza wsadziłeś. Chuja, pod kredensem znalazłem. Potrzebuję miłości. Zaraz dziewczynki wpadną. Nie, szwagier. Ja chcę męskiej miłości. Czy ja mogę na ciebie liczyć? Z całym szacunkiem, Dawid, ale ja do tego się nie nadaję. Nie, nie, szwagier. Ja chcę, abyś mi to załatwił. Płacę ile trzeba. O, jest taka opcja, ale to kosztuje 500. 500? A co to za gwiazda? I pitbull. Pitbull bierze 500? Ty, no nie do końca, bo wiesz, on ma takiego komendanta, który nie lubi męskiej miłości i za przymknięcie oka bierze 100. To pitbull bierze 400? Nie, bo burmistrz w naszym mieście też nie lubi męskiej miłości i za 100 udaje, że nic się nie wydarzyło. W takim razie 300 dla pitbulla? Jest u nas jeszcze ksiądz, któremu religia nie pozwala tolerować męskiej miłości, więc za 100 nie puszczę pary z ust. Czyli
200 dla pitbula. Nichuja. Po prostu wybierzemy my z Antkiem ze trzymania pitbula, bo pitbull też nie lubi męskiej miłości. A, i jeszcze w gratisie od sklepu dostałem serce. Serce? Takie jak na walentynki? Na jakie walentynki? Na gulasz. Wódka ma podrożyć w 2 razy. A niech drożeje. Dla mnie może i 10 razy podrożyć. Ja za swoje nie piłem i nie będę pił. To ja za przepis patrzę ugotować makaron al dente. Kurwa, takiego w domu nie mam. Dawaj sru do sklepu. Cały market obleciałem. Nie ma. Pytam ekspedientki. Jest makaron al dente? Wiesz, co ona mi powiedziała? No. Że al dente to muszę sobie sam ugotować. Ja pierdolę, Amerykę odkryła. Ale żeby go ugotować, to najpierw muszę go mieć. Chyba logiczne. Zośka, masz jakąś flaszkę? Jakbym miała jakąś flaszkę, to bym sobie życie na nowo ułożyła. A ty pitbull, co nie na służbie? Zlituj się, Antoś, dla jednej osoby nie będę marsł. Żartowałem! Łap bucha! Szwagier, a na chuj ci te balony? Muszę je na reklamację zanieść. A co, powietrze schodzi? Nie. To o co chodzi? Już mnie nie cieszą. W tym domu nie ma alkoholu, bo w tym domu się nie pije. Żeby w tym domu się nie piło, to byłoby go w brud. Antek, wiesz, która godzina? Która? Późna. Późna? No ty, Boguś, idź już się kłać, bo ty jutro nie wstaniesz. A ja ją rozumiem, bo za każdym razem śmierdzisz, wódo. Na czym niby mam śmierdzić? Perfumami. O nie, nie, nie. Antek, ja perfum nie piję. I do buzi, jak to mówią Francuzi. Alkohol powoli prowadzi do śmierci. A mi tam nigdzie się nie śpieszy. Ty na szafkę nie spoglądaj, bo to co w szafce jest na święta. Kurwa, jakbyś Zośko gadał. Ciasta nie rusz, bo to na święta. Szwagier, mów za siebie. Ja kiedyś byłem młody, przystojny. A potem ciebie w porodówce podmienili. Wędzoneczka też? O, i rolkę papieru toaletowego kupiłem. Szwagier, ja też kiedyś kurczaka wędzonego kupiłem. To mi jednej rolki nie starczyło. Ląduje Neil Armstrong na Księżycu, wychodzi z lądownika i mówi: to jest mały krok dla człowieka, a duży dla... Zaraz, zaraz, patrzy. A kilka metrów dalej pali się ognisko, przy którym siedzą 3 facetów i pieką sobie kiełbaski. No tak podchodzi i mówi do nich: a co wy tu kurwa robicie? A Ukrainiec mówi: ty, ja tam doiłem krowę, ale jak pierdyknął Czarnobyl, to mnie aż mnie tu wyrzuciło. Egipcjanin mówi: ja przechodziłem po piramidach i jaka siła mnie tu przeniosła. A ty co tu robisz? Mówi do Polaka. On odpowiada: a chuj go wie, ja z weselą wracam. Szwagier, kurwa, ślepy jesteś? Do szklanki nie trafiasz? Stół odkazić trzeba. Wódka lepsza od chleba, bo gryźć nie trzeba. Szwagier, a ty chatę zamykasz? Bogu nie ufasz? A tak, Bogu ufaj, ale chatę zamykaj. Wimber potrafi ze wszystkiego zrobić. Jak to z wszystkiego? No ze wszystkiego. Ze zboża, z ziemniaków. A jak będzie taka potrzeba, to i z trocin napędzę. To dawaj te trociny, bo potrzeba jest silna. Wiesz, ile jeszcze zaległych prac mam? Ha, na przykład co? Łóżko niewysiedziane, telewizor nieoglądany, piwo niewypite. Niedziela jest po to, żeby do kościoła się przejść, do kina z żonką wyskoczyć. A może taki ksiądz też by chciał w niedzielę odpocząć, piwka się napić, z żonką do kina wyskoczyć. Wszystko jutro robisz! Wszystko jutro robię i właśnie dlatego jutro mogę nie mieć czasu. Dla żonki już prezent kupiłem, gorzej z teściową. Myślałem coś za GD, tak chodziłem, patrzyłem. A to opiekacz elektryczny, a to czajnik elektryczny. Krzesło elektryczne. Antek, uratowałeś mi dupę. Dupę? Zaraz ci wątrobę uratuję. Wrzucasz do wody i wyjmujesz 10 minut po wypłynięciu. Tylko pamiętaj, wrzucaj po jednym, bo inaczej się skleją. Dobra. A jak tam? Ugotował pielmieni? Zajebiście! Zobacz, już 5. gotuję. Pierniki to jest symbol dobrobytu i statusu społecznego. I jak widzisz, pierniczków u nas na Wigilii nigdy nie było. Daj choć jedną sobotę w trzeźwości przeżyć. Nie gadaj, szwagier, że my w każdą sobotę z tobą pijemy. Po prostu ty nie każdą pamiętasz. Wódka w gardła, no a wody